Co jest dla Pani najlepsze i najsmaczniejsze? Desery, mięsa, ryby? Wszystko zależy od tego, na co mam w tym momencie smak. To jest tak, że wstając rano, o poranku, ciężko byłoby mi zjeść, nie wiem, schabowego, ale cudowny omlet albo jajecznica z kurkami, no pięknie, ale bywa tak, że po południu, kiedy jest troszeczkę spadek energii, to marzy mi się, nie wiem, szarlotka, pyszny sernik czy czekoladowe ciastko, więc w zależności od pory dnia, w zależności od mojego humoru, w zależności od tego, co jest w powietrzu, moje smaki są różne, więc słucham bardzo mojego organizmu i staram się dawać mu to, na co on ma ochotę. A to jest też tak, że nasz organizm bardzo doskonale wie, czego chce. Więc czasem chce coś słonego, czasem chce coś słodkiego. A co trzeba zrobić, żeby skraść Pani serce? Co takiego przyrządzić? Oj, przede wszystkim musi być to smaczne. To jest tak, że jest coś takiego jak obiektywnie dobrego w kuchni, jest to dobry smak. Jeżeli jest to fantastycznie przygotowany omlet, on może być nawet czysty, ale jest naprawdę świetnie zrobiony na maśle, które jest lekko, nie wiem, orzechowe, jest w punkt zrobiony, puszysty, nieprzeciągnięty, to nawet takim omletem można skraść moje serce. Także wszystko zależy od tak naprawdę tego smaku. I to tak naprawdę kto poda.